Szanowni Państwo, powoli rozpoczynamy nasze spotkanie. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo serdecznie witam panią marszałek Kidawę-Błońską, która bierze udział w naszym spotkaniu w inauguracji Roku Edukacji Ekonomicznej i poproszę panią marszałek o otwarcie naszego spotkania i zabranie głosu otwierającego. Chciałam tylko też powiedzieć państwu, poinformować i poprosić także w związku z tym, ale nie także w związku z tym, że to jest nasze pierwsze spotkanie i będziemy oczywiście mieli jeszcze kolejne spotkania także tu w tej sali, w Senacie, różne związane z Rokiem Edukacji Ekonomicznej, ale także dlatego, że Straż Marszałkowska podjęła taką decyzję, żebyśmy wszyscy, nie tylko państwo, ale także pracownicy Senatu około godziny 14 zaczęli opuszczać pomieszczenia parlamentu, więc mamy taką prośbę i przepraszamy także, ponieważ tych wystąpień dłuższych było sporo i chcemy je wszystkie wysłuchać, ale żeby pamiętać o tym, żebyśmy mogli o tej 14 w związku z kwestiami bezpieczeństwa, takiej swobodnej organizacji, łatwego wyjścia z budynków i pójścia do swoich samochodów, na transport publiczny, żebyśmy mogli rzeczywiście to około godziny 14 zakończyć to spotkanie. Raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie witam i bardzo proszę panią marszałek o zabranie głosu. Dzień dobry. Jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam w Senacie. I bardzo dziękuję za tę inicjatywę, za to, że włożyli państwo tyle pracy i serca w to, żeby przygotować inicjatywę powołania roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej. I to prawda, co powiedziano, to rzadko się zdarza. Wszyscy senatorowie tę inicjatywę poparli. To znaczy, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele mamy do zrobienia. To pokazuje także, że możemy mówić o naszej historii, o momentach z naszej historii, których jesteśmy dumni, myśląc o przyszłości. Mówić o tym w sposób ciekawy, żeby zachęcić do tego młodych ludzi, ponieważ rzeczywiście czasu jest mało. Ja sporo powiedziałam na konferencji prasowej, więc chciałam tylko jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Senat będzie wspierał te wszystkie działania. Mam nadzieję także, że Senat i poszczególne ministerstwa będą takim dobrym miejscem do wspierania państwa inicjatyw, że sami także będziemy wymyślali ciekawe rozwiązania i że to nie jest nasze ostatnie, a dopiero pierwsze spotkania. Rok jest długi, więc na pewno tych spotkań będzie bardzo dużo i mam nadzieję, że potem powiemy, że nie tylko zrobiliśmy dużo dla polskiej edukacji, ale także stworzyliśmy grupę ludzi, którzy potrafią razem robić ciekawe i mądre rzeczy. Także życzę wszystkim powodzenia. No, to będzie dobry rok. Dziękuję bardzo pani marszałek. Pani marszałek będzie uczestniczyła w naszym spotkaniu, ale w trakcie niestety będzie musiała nas opuścić, ponieważ ma jeszcze kilka ważnych spotkań, w których musi wziąć udział, więc w którymś momencie tak dyskretnie, nie przeszkadzając ani państwu, ani tutaj nikomu, pewnie wyjdzie z naszego spotkania, ale bardzo dziękuję już pani marszałek za obecność i za to objęcie patronatem i deklaracją, że będziemy mogli w sprawach edukacji ekonomicznej spotykać się tu jeszcze wielokrotnie. Otrzymaliśmy także pismo od pana marszałka Sejmu i za nie jesteśmy także wdzięczni. I bardzo proszę panią senator Halinę Biedę o odczytanie tego listu. Uczestnicy i organizatorzy konferencji z okazji inauguracji obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję z okazji inauguracji obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. Nie mogąc wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu, pragnę tą drogą pozdrowić jego uczestników. Szczególne słowa powitania kieruję do inicjatorów i organizatorów dzisiejszej uroczystej debaty. W dobie szybkich zmian cywilizacyjnych oraz wymuszonych przez nie procesów społecznych i ekonomicznych towarzyszy nam przekonanie, że nauka i wiedza są niezbędnym warunkiem do sprostania wyzwaniom współczesności.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że niezwykle istotnym elementem naszego codziennego życia, jak również efektywnego budowania rozwoju i wzmacniania potencjału gospodarczego państwa, jest wiedza ekonomiczna. Jej zgłębienie umożliwia bowiem rozpoznawanie szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem rynku, a w konsekwencji sposobność do podejmowania świadomych decyzji, zwłaszcza finansowych. Dlatego cieszę się, że rok 2024 otrzymał od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tak ważne miano. Rok edukacji ekonomicznej to bowiem szansa na zintensyfikowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, sektorem publicznym, biznesem, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz popularyzacji jakże potrzebnej wiedzy, a w konsekwencji rozwijania świadomości ekonomicznej w naszym społeczeństwie. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i organizację tego ważnego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dzisiejsza oficjalna inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej, jak również towarzysząca jej konferencja, stanowić będą doskonały punkt wyjścia dla dalszych działań edukacyjnych. Najgoręcej przy tym życzę, aby przyniosły one oczekiwane, a zarazem niezwykle istotne dla dobrobytu osobistego i narodowego Polaków rezultaty. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku. Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę pana Waldemara Zbytka o dalsze prowadzenie naszej konferencji wspólnie z panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Witam serdecznie pani marszałek, panie i panowie ministrowie, szanowni państwo. Niezmiernie cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać. Kiedy 7 lat temu ta książeczka, drugi talizman Roku Edukacji Ekonomicznej, poza tym, który leży przed panią marszałek, czyli oryginalne wydanie Bankructwa Małego Jacka Janusza Korczaka, stał się przesłaniem do przygotowań Roku Edukacji Ekonomicznej. Przygotowań, które zakończyły się, czy kończą się dzisiejszą inauguracją, która otwiera niezmiernie ciekawą i wspaniałą drogę. Mam wrażenie, że zaczynam coś najciekawszego i najważniejszego w życiu poza swoją rodziną. Pani marszałek, szanowni państwo, z większością z państwa rozmawialiśmy wielokrotnie, bo z panią marszałek spotkaliśmy się 7 miesięcy temu, aby rozmawiać o Roku Edukacji Ekonomicznej. Z większością z państwa rozmawialiśmy, z większością z państwa będziemy wiele rzeczy robić. Mamy nadzieję, że wiele, wiele instytucji, i z przyjemnością informuję, że zarówno minister nauki, jak i minister edukacji, jak i minister społeczeństwa obywatelskiego, jak i minister finansów. I liczymy również, że pani minister pracy włączyli się do prac Komitetu Honorowego, tak jak pani marszałek i tak jak pan marszałek Szymon Hołownia. Wspólnie możemy zrobić dużo, tak jak już dzisiaj udowadniamy w 6 organizacji, które są, tak jak pani marszałek powiedziała, inicjatorami. Ale proszę państwa, ponieważ to jest rzecz i moment absolutnie wyjątkowy, nie jestem w stanie o Roku Edukacji Ekonomicznej powiedzieć lepiej i więcej niż ci, którzy i do których większość działań Roku Edukacji Ekonomicznej trafi i poprosimy ich o głos. Co to jest budżet? Jak nim zarządzać? Zapomniałam. Wiem, jak wydawać, ale jak zarabiać? Co to jest inflacja? Co znaczy inwestować? Czym są akcje i obligacje? Co to jest poduszka finansowa? Czy na tym się śpi? Jak bezpiecznie bankować? Co to jest spoofing? Jak nie dać się oszukać? Chcemy być przedsiębiorczy, ale jak? Chcemy się nauczyć, bo ekonomia jest ważna. I bardzo ciekawa. Przecież pieniądze nie spadają z nieba. 500 lat temu, to bardzo dawno, powstały rozprawy o monecie. Napisał je odkrywca, astronom, ale też wybitny ekonomista, Mikołaj Kopernik. Bogata historia polskiej ekonomii to ciężka praca mądrych ekonomistów i reformatorów. 100 lat temu, moja prababcia prowadziła wtedy cukiernię. Nasi dziadkowie żyli bez telefonu, internetu, telewizji, często nawet bez prądu i samochodu. Listy pisało się na papierze, a papier, na którym wydrukowane były pieniądze czy obligacje państwa, był więcej wart niż one same. Właśnie wtedy premier Grabski wprowadził wielkie reformy.
stworzył Bank Polski, polską złotówkę, Bank Gospodarstwa Krajowego. Uratował finanse i gospodarkę Polski jak współczesny superbohater. Doktor Janusz Korczak, realizując wielką ideę wychowania i edukacji naszych rówieśników, wydał powieść Bankructwo małego Jacka. Uczyła ona naszych dziadków, czym jest pieniądz, praca, przedsiębiorczość, przyjaźń i współpraca. Bo to wszystko to też ekonomia. Świat się zmienia, pokolenia przemijają, wszystko pędzi, ale podstawowe problemy ekonomiczne wydają się niezmienne. Inflacja, pandemia, wojna dotykały naszych rówieśników 100 lat temu i dotykają także nas. Wiele pozarządowych organizacji społecznych od lat realizuje działania i projekty, dzięki którym możemy poznać, czym jest pieniądz, praca, giełda, budżet. To one zainicjowały ogłoszenie roku 2024 rokiem edukacji ekonomicznej, aby kontynuować ideę Korczaka i Grabskiego oraz wysiłki edukacyjne tysięcy ludzi w ostatnich 100 latach. W marcu 2023 podpisano porozumienie, a senatorowie poparli inicjatywę roku edukacji ekonomicznej, podejmując uchwałę 7 września 2023 roku. Cieszymy się, że tyle ważnych osób włączyło się do promowania roku edukacji ekonomicznej. Mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. W trakcie roku edukacji ekonomicznej na pewno rozwiną się dotychczasowe inicjatywy. Pojawi się też bardzo dużo małych i dużych projektów i działań edukacyjnych dla nas, naszych rodziców i naszych dziadków. Nie możemy się doczekać. Więcej informacji o roku edukacji ekonomicznej znaleźć możecie na stronie www.ree2024.pl. I to, proszę Państwa, właśnie dla nich przede wszystkim rok edukacji ekonomicznej. Szanowni Państwo, nie mogę nie podziękować, proszę Państwa, jeszcze dwóm osobom. Zarówno pani senator, jak i pan senator, którzy włożyli serce, czas, pracę, energię w to, aby zainicjować pracę w Senacie. Dzięki panu marszałkowi również, dzięki wszystkim senatorom. Pani senator, panie senatorze, serdecznie dziękujemy. Oczywiście liczymy na więcej. Szanowni Państwo, na czele Komitetu Honorowego kilka miesięcy temu roku edukacji ekonomicznej zgodził się stanąć pan Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich. Osoba, bez której nie siedzielibyśmy tutaj, bo nie zaczęłyby się wielkie projekty edukacyjne również sektora bankowego i również Warszawskiego Instytutu Bankowości. Za to wszystko panu prezesowi dziękuję, ale pani marszałek, państwu ministrom i państwu chcielibyśmy zameldować jedną rzecz. Obchody roku edukacji ekonomicznej to nie będą tylko uroczystości. Uroczystości to będzie margines. Dzisiaj rano odbyła się pierwsza inauguracyjna lekcja roku edukacji ekonomicznej. Lekcja poprowadzona przez pana profesora Witolda Orłowskiego, który widziałem jest wśród nas. Również przez pana prezesa Pietraszkiewicza. I szanowni państwo, w lekcji tej brało udział 15,5 tysiąca dzieci z kilkuset szkół w całej Polsce. I to jest dopiero początek roku edukacji ekonomicznej. Panie przewodniczący, panie prezesie, oddaję panu głos. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, w tych ostatnich 30 kilku latach nie ma wątpliwości, odnieśliśmy ogromne sukcesy. Ale pamiętamy z historii, że przez terytorium naszego kraju na przestrzeni wieków przetoczyło się wiele batalii, w wyniku których Polacy utracili wielokrotnie swój dorobek, cały lub część materialny, niestety bardzo często także dorobek intelektualny. Dlatego w tych ostatnich kilkudziesięciu latach tak wiele poświęcamy uwagi budowie naszego potencjału nie tylko materialnego, ale także potencjału intelektualnego. I dostrzegamy, cenimy tutaj wysiłek państwa i instytucji samorządowych. To jest naprawdę wielka praca. Ale także doceniamy bardzo mocno wysiłek naszych uczelni, naszych szkół. I tutaj wobec obecnych wszystkich, ale w szczególności rektorów, nauczycieli, profesorów, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność w imieniu świata gospodarki, ale także obywateli. Bez państwa pracy naukowej, badawczej naprawdę nie bylibyśmy w stanie zrealizować bardzo wielu reform, bardzo wielu przedsięwzięć. Kiedy sięgamy myślą do Władysława Grabskiego,
On nie pojawił się przez przypadek. To był efekt kilkudziesięciu, wielu lat pracy jego, jego bliskich, jego przyjaciół, znajomych, wizyt, debat w kraju i za granicą. Na tym między innymi polegało budowanie tego potencjału intelektualnego. Chcemy w czasie tego roku edukacji ekonomicznej zbadać, przeanalizować, ujawnić, w jakich miejscach jesteśmy silni, a w jakich miejscach jesteśmy słabi. Podać do publicznej wiadomości, jak reagują na to dzieci, młodzież, jak reagują nauczyciele, jakiej wiedzy potrzebują, jakiego wsparcia potrzebują. Ale to jest część zagadnienia. Proszę Państwa, świat pędzi w bardzo szybkim tempie. I problem polega na tym, mówię to jako jeden z przewodniczących Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji, tutaj razem z panią Mariolą walczymy. Jak mamy przygotować młodych do przyszłości? Jak mają funkcjonować przedsiębiorstwa? Jak wykorzystać sztuczną inteligencję? Jak uporać się z zagrożeniami typu cyberbezpieczeństwo, czy w ogóle bezpieczeństwo? Jak organizować nasz wysiłek, żeby nie tylko nasi obywatele byli silni, nie tylko nasze firmy, ale także nasze państwo? Dlatego chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczelniom, paniom i panom rektorom. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom. Chciałem podziękować przedsiębiorcom, którzy są z nami i którzy też wiedzą, jak ważna jest wiedza ekonomiczna i nie tylko wiedza ekonomiczna. Będziemy przedstawiać raporty, będziemy przedstawiać analizy i za rok o tej porze, tak żeśmy się umówili, będziemy przedstawiali raport po roku edukacji ekonomicznej z rekomendacjami dla różnych grup i sądzimy, że od tego roku 2024 w kolejnych latach takie raporty będą przedstawiane. Raporty o znaczeniu strategicznym. Kończąc, chciałbym powiedzieć tak. Powtarzam to od wielu lat. Nie ma możliwości rozwiązania jakiegokolwiek poważnego problemu w Polsce, ale także w innych miejscach, bez współpracy ludzi nauki, ludzi biznesu. I chcę wyraźnie powiedzieć to niejako z boku. My musimy na edukację i na naukę postawić bardzo mocno i wierzę, że będziemy o to wszyscy zabiegać. To leży w naszym żywotnym interesie. Gdyby to mówił któryś z rektorów, gdyby to mówił któryś z nauczycieli akademickich, to można by powiedzieć, no ma interes, zawsze tak mówią. Proszę Państwa, jeśli chcemy konkurować, jeśli chcemy się rozwijać, to rzeczywiście w naszym interesie leży to, aby te nakłady się zwiększyły. Chciałbym bardzo serdecznie teraz poprosić o zabranie głosu panią minister Agnieszkę Buczyńską, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo prosimy panią minister. Dziękuję bardzo. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie. Jest to wydarzenie dla mnie o tyle ważne, że ono także zostało zainicjowane przez stronę, można powiedzieć, społeczną, organizacji pozarządowych, 6 organizacji pozarządowych, które wyszły z tą inicjatywą. Nie ma co ukrywać, społeczeństwo obywatelskie musi stać silną ekonomią w naszym kraju i edukacja obywatelska jest też podstawą silnego społeczeństwa obywatelskiego. Także niezmiernie się cieszę, że mogę być częścią i także częścią Komitetu Honorowego tego wydarzenia. No i jeszcze raz chciałabym podziękować za tą wspaniałą inicjatywę. No i życzę wszystkiego dobrego na ten cały rok, który Was czeka. Słyszę, że będzie pracowicie, także to jest ogromna radość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Minister. No i teraz poproszę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Dariusza Wieczorka. Panie ministrze, liczymy na to, że będzie garść dzisiaj, ale także i wkrótce dobrych informacji i o nauce i także nakładów na wspólne przedsięwzięcia nauki i gospodarki. Bardzo prosimy. Pani marszałek, panie przewodniczący, szanowni państwo,
Ja też z radością słuchałem i tego filmu i wypowiedzi państwa, bo rzeczywiście ta ekonomia jest kluczową sprawą i ta edukacja ekonomiczna jest kluczową sprawą. My to doskonale wiemy i w przemyśle, i na uczelniach, i w administracji rządowej, samorządowej. To wszystko jest oparte na finansach, w związku z czym tu trzeba naprawdę edukować. Natomiast tego, żeśmy z panem prezesem Pietraszkiewiczem nie ustalali, ale weźmy sobie to wszystko do serca, co pan prezes powiedział, jeżeli chodzi o badania i naukę i o nakłady na badania i naukę. Tak, to jest nasz cel i cel nowego rządu, żeby te nakłady wzrastały, ale też, żeby te środki były wydawane efektywnie. W związku z czym to jest zadanie dla uczelni wyższych, to jest zadanie dla naszej wspaniałej kadry akademickiej, dla naszych uczonych, którzy przecież wykonują gigantyczną robotę, o której nie do końca pewnie wszyscy wiemy, bo nie potrafimy się tak do końca chyba chwalić tym wszystkim, co w Polsce robimy, ale ja chcę zadeklarować, że rzeczywiście to połączenie nauki i przemysłu jest bardzo ważną rzeczą i w tym zakresie będziemy mieli instrumenty, bo przecież jest INCBR, jest sieć Łukasiewicz, są instytuty badawcze, więc będziemy też w trakcie tego roku starali się zacieśniać tą współpracę i też namawiać przedsiębiorców do tego, żeby z tej mądrości naszych naukowców i uczelni korzystali, a ja deklaruję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest otwarte na wszystkie inicjatywy i będziemy aktywnie uczestniczyć w tych obchodach Roku Edukacji Ekonomicznej. Wszystkiego dobrego. Myślę, proszę państwa, widziałem, że pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz też skiwała głową i będziemy tutaj mocno współpracować. Nie, bo my się zgadzamy, się rozdzieliliśmy, ale instytucjonalnie, ale mentalnie jesteśmy raz. Tak, rozdzieliliśmy się instytucjonalnie, szanowni państwo, dzień dobry, ale myślę, że tutaj kierunek, o którym opowiedział pan minister Wieczorek, jest również tym kierunkiem, który podziela pani minister Nowacka, która również dołączyła do Komitetu Honorowego i na pewno będziemy bardzo wspierać tę inicjatywę, która jest niezwykle szlachetna. Pięknie, dziękujemy pani minister i na pewno zameldujemy się wkrótce do omawiania szczegółów. Proszę państwa, tu na tej sali jest wiele znakomitości naukowych. Naprawdę. Gdybyśmy zobaczyli bibliotekę przygotowaną przez te osoby w ich dorobku naukowym, to byłaby ona ogromna. Muszę powiedzieć, że także jest tutaj na tej sali moja promotorka, więc pani Elżbieto, ale chciałbym poprosić reprezentanta tego środowiska naukowego, reprezentanta szczególnego, zarówno o wielkim dorobku naukowym, ale także o wielkim dorobku badawczym i wdrożeniowym, a dzisiaj pełniącego funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pan profesor Arkadiusz Mężyk. Panie profesorze, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo pani marszałek, panie przewodniczący, szanowni parlamentarzyści, państwo ministrowie, szanowni goście, przede wszystkim państwo, którzy uczestniczą w tym Roku Edukacji Ekonomicznej, bo to dla was te działania są podejmowane przez wszystkie te instytucje, które utworzyły to konsorcjum. To oczywiście ogromny zaszczyt dla nas, że możemy spotkać się w sali, w budynku Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Senatu, który przez wiele lat wspierał wszystkie inicjatywy środowiska akademickiego zmierzające do doskonalenia prawa i rozumiał doskonale problemy szkolnictwa wyższego i nauki i podejmował takie decyzje, które przyczyniały się do rozwoju tej działalności. Szanowni państwo, te obchody odbywają się pod patronatem pana profesora Władysława Grabskiego, osoby niezwykłej. Myślę, że warto w tym momencie o tym powiedzieć. To był wielki społecznik, to był wielki polityk, to był naukowiec, to był rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To była osoba, która rozumiała bardzo dobrze problemy ekonomii, nie tylko od strony teoretycznej, ale też od strony praktycznej. Myślę, że warto cofnąć się o te 100 lat i spojrzeć na obraz gospodarki po odzyskaniu niepodległości. Została Rzeczpospolita sklejona z trzech zaborów. To były trzy niespójne społeczeństwa pod względem
organizacji pod względem obyczajów, pod względem gospodarki, pod względem rozwiązań prawnych. To wszystko trzeba było zjednoczyć. W ciągu 20 lat dzięki reformom podejmowanym przez profesora Grabskiego i dzięki jego takiemu właśnie podejściu bardzo otwartemu, pozytywistycznemu do tych działań udało się zbudować kraj, który stawał się potęgą gospodarczą o bardzo innowacyjnym przemyśle. Niestety ten rozwój został przerwany wybuchem II wojny światowej. I 100 lat później stajemy w obliczu bardzo podobnych wyzwań. Pandemia, wojna, niestabilność polityczna, trudna sytuacja geopolityczna, nowe zagrożenia, bo już wspomniane cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia stwarzają nowe okoliczności, w których musimy działać. I możemy skutecznie temu przeciwdziałać poprzez popularyzację wiedzy, poprzez bardzo dobrą oświatę, bardzo dobre szkolnictwo wyższe i poprzez bardzo dobre badania naukowe. Musimy walczyć przede wszystkim z wykluczeniem, a zatem ta wiedza ekonomiczna jest potrzebna nie tylko w środowiskach akademickich, ona jest potrzebna na każdym poziomie naszego społeczeństwa i w każdej grupie wiekowej. To jest niezwykle istotne i taki jest też cel tego naszego wspólnego działania. Ja tylko chciałem dodać, bo pan prezes jest bardzo skromny, ale przez wiele lat był przewodniczącym Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. To taka organizacja utworzona przez profesora Marka Dietrycha, byłego rektora Politechniki Warszawskiej, który organizacja, która skupia się właśnie w łączeniu wspólnych działań i budowaniu zaufania pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem akademickim, aby uzyskać ten efekt synergii, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w komitecie honorowym tych obchodów i deklaruję, że Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polski będzie Was wspierać we wszystkich działaniach, w które będziecie podejmowali. Tutaj podziękowania na ręce pana ministra za zrozumienie również problemów szkolnictwa wyższego i znaczące dofinansowanie tego obszaru naszej działalności, obszaru, który musi wygenerować innowacje, musi wygenerować wysoką pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Mamy bardzo duże ambicje, mówimy o energetyce jądrowej, mówimy o sztucznej inteligencji, o wielu innych zaawansowanych technologii. Nie da się tego zrobić bez własnych zasobów naukowych, bez własnych zasobów badawczych, bo inaczej będziemy tylko albo wykonawcami, albo będziemy licencjobiorcami, a my chcemy być kreatorami przyszłości. I tego serdecznie Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję i myślę, że wszyscy będziemy wspierać i działać w tym kierunku. A teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu przez człowieka, który współtworzył zręby polskiej nowoczesnej gospodarki i rynku kapitałowego. Bardzo proszę, panie prezesie, pan prezes Wiesław Rozłucki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, początek giełdy warszawskiej sięga 1817 roku. Ale w 89, po 50 latach przerwy, właściwie musieliśmy zaczynać od początku. I w przeciwieństwie do bankowości i ubezpieczeń, które w takiej czy innej formie funkcjonowały, rynku kapitałowego w Polsce nie było. Zaczynaliśmy od pustej kartki. Wtedy uważałem, że to jest trudno. Dzisiaj uważam, że to lepiej, że nie było takich zasłości. Można było od razu budować prawidłową, dobrą strukturę. Jaka była ta struktura? O co nam chodziło? Przede wszystkim zdobyć zaufanie inwestorów, zaufanie społeczeństwa. Bez zaufania żadna giełda nie może funkcjonować. W związku z tym to był niejako nasz kod genetyczny instytucji, która była tak zbudowana, aby być otwarta dla zwykłych ludzi, nie dla bardzo wykształconych, bardzo sprytnych, o dużym apetycie na ryzyko, tylko zwykłych ludzi. I to był ten model, który żeśmy od samego początku do dzisiaj realizowali, realizujemy. Jeszcze mogę powiedzieć taką ogólną kwestię, która mi nawet tutaj w czasie tych obrad przyszła do głowy.
że sam mechanizm rynku giełdowego jest edukacją. Jeżeli ktoś chce kupić, to musi zobaczyć, jakie są oferty sprzedaży. Musi ze sprzedającym dojść do porozumienia. Każda transakcja giełdowa jest kompromisem sprzedającego i kupującego. W związku z tym uczy kompromisu. Ta lekcja, wydaje mi się, nie tylko na giełdzie byłaby przydatna dla nas w Polsce. Giełda oczywiście oprócz samego mechanizmu i takiego nastawienia prowadziła i prowadzi szereg programów edukacyjnych. Jeden z nich chcę wymienić. To jest szkolna internetowa gra giełdowa, w której uczestniczy od 20 lat prawie 400 tysięcy uczniów. Ponad 1500 szkół jest uczestnikiem tej gry. I co chcę podkreślić, to nie jest przymusowe, to nie jest w programie, to jest dobrowolny udział. Dlatego tego typu program i to moja rada dla wszelkich innych programów, musi być atrakcyjna. Musi być atrakcyjna tak, aby młodzi chętnie korzystali z tej wiedzy. I teraz zadania nie tylko tego roku, ale tutaj są przecież różne kategorie wiekowe. Młodzi nie mają problemu z dostępem do usług finansowych przez internet. Tutaj mają przewagę nad starszymi, nie wstydzą się, wiedzą, nie mają oporów. Dla nich największym wyzwaniem jest odróżnienie prawdy od fałszu, wiedzy od bajek i mitów, którymi są bombardowani na co dzień. Dla starszych jest to trudniejsze i dotarcie do nich też jest trudniejsze. I ja po tych latach doświadczeń staram się przekazać, jak mnie bardzo często pytają, w co inwestować, co robić, jak się zachować. Najlepsze są bardzo proste prawdy. Nauczyć się procentu składanego, tak żeby wiedzieć, że po 5-10 latach to będzie więcej. I nie tylko 5 razy procent, ale troszkę więcej. A drugie, jeśli chodzi o inwestowanie, dywersyfikacja, czyli, przepraszam bardzo za takie porównanie, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. I im dłużej obserwuję rynek, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że ta ostatnia rada jest najważniejsza, a może jedyna, którą bym mógł bezpiecznie każdemu doradzić. Pięknie dziękujemy bardzo. Panie prezesie. Już zapisaliśmy po raz kolejny. A teraz poproszę pana przewodniczącego Rady Związku Harcerstwa Polskiego, arcmistrza Krzysztofa Patera, o kilka słów dotyczących edukacji naszych najmłodszych i nie tylko. Szanowni Państwo, we współczesnym świecie zdobywanie wiedzy, umiejętności jednak towarzyszy nam przez całe życie. To nie jest tylko temat dla najmłodszych. Ponieważ szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne powoduje, że na bazie pewnego pakietu, pewnych uniwersalnych umiejętności czy nawyków konieczne jest ciągłe doskonalenie. Związek Harcerstwa Polskiego jest jednym z 6 podmiotów, które podjęły inicjatywę ogłoszenia Roku Edukacji Ekonomicznej. I to jest organizacja, która od ponad 100 lat przygotowuje najmłodsze pokolenie do dorosłego życia. To jest największa polska organizacja młodzieżowa, prowadząca bardzo systematyczną pracę wychowawczą wśród młodych obywateli Rzeczypospolitej. W powszechnym społecznym odczuciu ZHP jest między innymi identyfikowany ze sprawnościami, czyli bardzo praktycznymi umiejętnościami na całe życie, także tymi ekonomicznymi. I z pakietu różnorodnych, bardzo różnorodnych form edukacji ekonomicznej realizowanych w ZHP chciałbym tutaj wymienić czy podkreślić kilka tych, które są najbardziej popularne, a więc akcje zarobkowe drużyn, których celem jest zapewnienie środków na realizację konkretnych przedsięwzięć programowych. Obowiązek prowadzenia dobrze zaplanowanej gospodarki finansowej, sprzętowej wraz z odpowiednią dokumentacją i przy współudziale naszych wychowanków popularyzowanie wśród członków ZHP kart płatniczych jako bezpiecznej formy płatności. Poczucie troski o środowisko naturalne przy podejmowaniu bardzo konkretnych decyzji zakupowych.
Oczywiście wychowanie ekonomiczne realizowane w Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko te praktyczne umiejętności, ale także bardzo konkretna praca z wartościami i postawami, takie jak uczciwość czy zarządzanie zasobami w zrównoważony sposób. I w dorosłym życiu to po prostu przekłada się na szeroko rozumianą etykę biznesu, obywatelską uczciwość, poszanowanie pracowników, współpracowników, poszanowanie partnerów biznesowych, troskę o środowisko, czyli praktyczną implementację tej harcerskiej zasady na słowie harcerza polegaj jak na zawiszy. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym jako przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego serdecznie podziękować Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za tę wspaniałą inicjatywę. Jestem przekonany, że dzięki setkom mniejszych i większych przedsięwzięć realizowanych w całym kraju w najbliższym roku uda nam się zakorzenić w świadomości społecznej potrzebę bardzo systematycznej edukacji ekonomicznej, adresowanej jednak do wszystkich grup wiekowych, z tą świadomością oczywiście, że ten proces edukacji Związek Harcerstwa Polskiego zaczyna w odniesieniu do bardzo wielu osób. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący, i chciałbym poprosić o wskazanie na kilka takich fundamentalnych kwestii, które planuje Komitet Programowy. Pani Agnieszka Waśnicka, bardzo proszę o zaprezentowanie. Dzień dobry Państwu. Tak, mam przyjemność reprezentować Komitet Programowy w zastępstwie dzisiaj pana prezesa Tadeusza Białka, który ze względów zdrowotnych niestety nie mógł być z nami. Ale z radością słucham tego, co Państwo dzisiaj mówicie i tej wiedzy, którą się Państwo dzielicie, bo to świadczy o tym, że my wszyscy rozumiemy tę potrzebę edukacji ekonomicznej i tego szerokiego spojrzenia na edukację ekonomiczną i również tego współdziałania wszystkich środowisk w edukacji ekonomicznej, bo ja zgadzam się z tym, co powiedział pan prezes Pietraszkiewicz, konieczna jest współpraca i środowiska akademickiego, i biznesu, i organizacji pozarządowych, i generalnie również przedstawicieli rządu po to, żeby taki kompleksowy, ale również dostosowany do realiów rzeczywistych program wypracowywać. Mamy nadzieję, że te działania, które zaprogramujemy w roku edukacji ekonomicznej, zarówno same obchody, ale również ta warstwa merytoryczna, która będzie towarzyszyła obchodom i tym wydarzeniom, które będziemy organizować, będzie takim już trwałym fundamentem, na którym będziemy później budować cały system edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa i kształtowania pewnych postaw przedsiębiorczości, innowacyjności i społeczeństwa obywatelskiego. To, co planujemy z takich głównych wydarzeń, na pewno będziemy bardzo mocno chcieli w tym roku zaangażować się i również Państwa w Kongres Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, to jest edukacji finansowej i przedsiębiorczości, to jest takie sztandarowe wydarzenie, które organizujemy corocznie, ale ono w tym roku będzie miało wymiar absolutnie szczególny i symboliczny w związku z obchodami Roku Edukacji Ekonomicznej. Ale także chcemy zainicjować szereg dyskusji na poziomie i ogólnokrajowym, i regionalnym na temat tego, jak tworzyć system edukacji ekonomicznej, w jaki sposób kształtować i na które elementy położyć szczególny nacisk. Będziemy chcieli również zawędrować do Parlamentu Europejskiego i tam planujemy zorganizować wystawę i seminarium poświęcone właśnie edukacji ekonomicznej. I tak jak powiedział już pan prezes Pietraszkiewicz, w przyszłym roku będziemy chcieli do Państwa wrócić z podsumowaniem tych wszystkich działań, które zostały zrealizowane, i z rekomendacjami konkretnych działań, które mam nadzieję będą w dalszej kolejności realizowane. Zachęcamy Państwa wszystkich do współpracy, do aktywnego włączania się w ten rok edukacji ekonomicznej. Jesteśmy otwarci również na dyskusję ze wszystkimi Państwem na temat tego, jakie jeszcze inicjatywy Państwo byście widzieli w ramach tych obchodów i w ramach również tej warstwy merytorycznej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani prezes. Proszę Państwa,
dzięki bardzo wielkiemu zdyscyplinowaniu i takiemu samoograniczaniu. Mamy jeszcze czas na jeden, dwa głosy i ja chciałbym o jednej poprosić panią Małgorzatę Sopkowicz z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, aby z jej punktu widzenia wskazała, co w świetle państwa wieloletnich doświadczeń powinniśmy szczególnie odnotować. Bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowni państwo, kolejny mówca ma trudniej, ponieważ padło tutaj już tyle bardzo ważnych słów, zobowiązań. Ja uważam jako z ramienia fundacji, że bardzo ważne jest łączenie, czyli jest to współpraca. Bardzo ważne jest zaufanie, bardzo ważna jest dywersyfikacja, dlatego też tutaj jesteśmy. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne? Ważne jest, i też to padło chyba z ust pana przewodniczącego, ważne jest, aby łączyć szkołę ze światem biznesu. To jest bardzo istotne, ponieważ bez praktycznego podjęcia nauki ekonomicznej, finansowej, dzieciaki, młodzież, a później już studenci i w kolejnych latach nawet seniorzy nie będą mieli tej wiedzy takiej stabilnej, dlatego że wiedza, którą daje nam ktoś, kto już ją posiadł, kto już nauczył się, często też na swoich błędach, jest niedoceniona i naprawdę trzeba to pielęgnować. Więc chciałabym i życzę wszystkim tutaj zgromadzonym, wszystkim organizacjom tego, aby ten rok, a zostało nam 11,5 miesiąca, to nie było tylko te 11,5 miesiąca, ale kolejne lata. I chciałabym, żeby przyszłe pokolenia, kiedy będziemy obchodzić setną rocznicę tego wydarzenia, tej inauguracji, tego roku, było o nas głośno, nawet jak już nas zabraknie, ale będą kolejni. Czego dowodem jest dzisiejsze nasze spotkanie i premier Grabski, Janusz Korczak. Więc drodzy państwo, no co ja mogę życzyć? Życzyć nam powodzenia przede wszystkim, wytrwałości i dążeniu do celu, a widzimy, że dajemy radę i mam nadzieję, że więcej instytucji politycznych zauważy nasze zmagania i będziemy ze sobą ściśle współpracować, co czyni też i moja fundacja i wszystkie tutaj stowarzyszenia, fundacje, które podjęły się tego bardzo ważnego dla społeczeństwa zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, powoli przechodząc do finału, ja tylko chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z nami jest pan prezes Artur Czepczyński i jego fundacja, że z nami jest Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych i osoba, która wykonuje wielką pracę, korzystając z wsparcia pana prezesa Dietla i pana Wojciecha Nagla. To są bardzo ważne. Pani Alino, chciałem pani bardzo podziękować. Chciałem podziękować także bardzo serdecznie pani naczelnik za to, co państwo codziennie czynicie, programując. I chcę również wskazać na wielki dorobek i wielkie wsparcie ze strony Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzisiaj pod rządami prezesa Goryni, ale przez wiele lat pani profesor Elżbiety Mączyńskiej. Bardzo za to wszystko dziękuję. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować naprawdę wszystkim państwu rektorom, wszystkim profesorom. Strasznie żałujemy, że zbieg okoliczności, zdarzeń powoduje, że jesteśmy zmuszeni skrócić to przedsięwzięcie bardzo, ale to, co zawsze nas cekuje podczas spotkań komitetów programowych, rad i tak dalej, to to, że staramy się trzymać bardzo reżimu czasowego i obiecujemy, że tak będzie także w przyszłości. Bardzo chciałbym także podziękować wszystkim tym, którzy już dzisiaj zgłaszają swoje inicjatywy na portal Roku Obchodów Edukacji Ekonomicznej. Bardzo też dziękuję państwu dziennikarzom, którzy relacjonują wasze podpowiedzi, gdzie są nieciągłości, gdzie są słabości, na co powinniśmy zwrócić uwagę, są niezmiernie ważne. Jeszcze pana Waldemara poproszę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Korzystając z faktu, że pan senator oddał mi prowadzenie obrad. Proszę państwa, po pierwsze serdecznie dziękuję. Po drugie obiecujemy, że spotkamy się nie raz. Będzie wiele miejsca do tego, aby merytorycznie, dogłębnie omówić problemy edukacji ekonomicznej, bo takie dzisiaj należałoby w Polsce nazwać. Będziemy je wspólnie chcieli z państwem
rozwiązywać. Pani minister, społeczeństwo obywatelskie działa, tak jak widać, prosi o wsparcie i liczymy na to wsparcie również państwa. Panie ministrze, pani minister, bez nauki, bez edukacji Janusz Korczak i Władysław Grabski, bo się znali, współpracowali w tym zakresie, nie widzieli możliwości polepszenia sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju. Dzisiaj jest chyba tak samo. I na końcu, proszę państwa, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ta współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Fundacją GPW, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacją Rodziny Trzemczyńskich, to jest wymiana doświadczeń. Mamy różną wiedzę, różne doświadczenia, ale to, że współpracujemy, powoduje, że zwiększamy swoją efektywność. Współpraca warunkiem efektywności to jest ten przekaz, który promujemy. Te historyczne inspiracje dla przyszłości to jest to, co chcemy wykorzystać z przesłania Władysława Grabskiego i Janusza Korczaka. Bez państwa i bez setek tysięcy innych ludzi nie jesteśmy w stanie tego zrobić. O tą pomoc bardzo, bardzo serdecznie państwa prosimy, na tą pomoc liczymy i tak jak pan przewodniczący przed chwilą powiedział, wielokrotnie jeszcze do państwa trafimy. Jednym z ważnych jest wśród nas pan profesor Jajuga. W Poznaniu mieliśmy bardzo długą debatę dotyczącą edukacji ekonomicznej. I chociaż na początku w relacjach ze Związkiem Harcerstwa Polskiego miałem wrażenie, że wychowanie ekonomiczne, to może to już nie słowo na dzisiejszy czas. Po tych miesiącach, a w zasadzie latach współpracy, powiem, może my popełniamy błąd. Może powinniśmy się zastanowić, że edukacja ekonomiczna powinna być częścią wychowania ekonomicznego, które powinno być symbolem tego, aby edukacja ekonomiczna, wiedza ekonomiczna stanęła na wyższym poziomie. Serdecznie dziękujemy Senatowi, bardzo serdecznie dziękujemy po pierwsze za uchwałę, po drugie za dzisiejszą konferencję i przyjęcie nas dzisiaj. Liczymy na tego typu seminaria już bardziej merytoryczne, mniej uroczyste w najbliższym roku. Panie senatorze, oddaję głos. Szanowni Państwo, rozumiem, że w ten sposób nasze spotkanie, nasza konferencja dobiega do końca. Jeszcze raz wszystkim w imieniu pani marszałek, pani senator Haliny Biedy i moim dziękuję Państwu za obecność. Wszystkim jeszcze raz, szczególnie cieszymy się, że są panie minister i pan minister, to ważna sprawa. Także nie wymienieni tu przedstawiciele samorządów, z pan wojewódzkich i miejskich i powiatowych, panom marszałkom także obecnym na tej sali, więc i paniom. Więc bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz przepraszamy za to, że tak krótko trwa ta nasza konferencja. Planowaliśmy długo posiedzieć, porozmawiać, także w kuluarach, wypić kawę, ale do tego namawiałem jeszcze przed tym, zanim się rozpoczęła nasza konferencja, więc myślę, że niektórym się udało. Jeszcze jedną rzecz, jaką chcielibyśmy na koniec wspólnie zrobić, to wspólne zdjęcie. Na flagach tam na dole. Tak, to jest piętro niżej, przy flagach polskich i unijnych i przy logo Senatu. Także jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim państwu dziękujemy i zapraszamy piętro niżej. Jeszcze profesor Czy jeszcze...